Bolesław Szczuka urodził się 12 listopada 1918 roku w Klinicach. Dziś to miejscowość Klince w obwodzie bryjańskim w Rosji. Był synem Marii z domu Czerwonowskiej i Adolfa Szczuki. W wyniku epidemii szkarlatyny zmarły jego trzy siostry, natomiast Bolesław Szczuka wraz z bratem ledwo uszli z życiem. Podczas repatriacji w 1914 roku rodziców Bolesława wywieziono w głąb Rosji. Do kraju, do Baranowic, wrócili w 1922 roku. Ojciec mój się zajmował, prowadził szkołę kroju i szycia. I podróżował po całej Rosji, nie w Związku Radzieckim, po Rosji. Zawsze opowiadał o Irkucku najwięcej, Samarkandzie. Dzieciństwo pan Bolesław spędził w Baranowicach. W 1937 roku podjął pracę w Hucie Kościuszko w Chorzowie i w Łódzku, gdzie zajmował się budową wież radiowych. Wybuch II wojny światowej zastał Bolesława Szczukę w Łódzku. Działania wojenne zmusiły go do przerwania pracy zarobkowej i powrotu pieszo do rodzinnych Baranowic. Zainspirowany audycjami Radia Wolna Europa w 1940 roku wstąpił do Wojska Polskiego we Francji. Walczyłem we Francji, proszę panią, potem walczyłem w Afryce. Chciałem koniecznie dostać się gdzieś tam dalej do Afryki, bo w Afryce już był Anders, już wiedzieliśmy o tym, że tam Anders już organizuje się. Po zrezygnowaniu z przyjęcia obywatelstwa francuskiego wyjechał do Anglii, gdzie ukończył angielską szkołę podchorążych i otrzymał nominację na stopień podporucznika. Do Polski Bolesław Szczuka wrócił w 1947 roku. Dopłynął statkiem do Gdańska, później zamieszkał z rodziną w Toruniu. Po ślubie rozpoczął pracę w przemysłowym Zjednoczeniu Budowlanym w Bydgoszczy, a następnie w Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego w Olsztynie. Po likwidacji firmy w Olsztynie założył własną pasiekę i przeprowadził się do Kronowa. Miód beczkami woziłem, 200-litrowe beczki takie zakręcane, woziłem do spółdzielni pszczelarskiej. Bolesław Szczuka pełnił ponadto funkcję sekretarza w Urzędzie Gminy Kronowo, potem w Urzędzie Gminy Lamkowo. Był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie i kierownikiem działu gospodarki komunalnej Powiatowej Rady Narodowej. Zmarł 17 maja 2011 roku w Olsztynie.